Okay, hello everyone, in another stream from DDOpl guys. Today I'm gonna run with my friend. We're gonna run some basic quests, level 4 quest actually, and hope you enjoy. Witam wszystkich ponownie na kolejnym streamie DDOpl guys. Dzisiaj będziemy biegać questy czwartolevelowe. I mam nadzieję, że się wam to spodoba. Okej. Zagadaj tutaj z tym gościem na górze i wybierz opcję Storm Ridge Harbor. To jest pierwsza opcja na pierwszej. On nas tutaj wyrzuci w harborze. I tutaj polecimy jakieś questy. Sobie szybko zerknę, który. O, wszystkie praktycznie. Dobrze. Dobra, to Butcher's Path polecimy. Właśnie ten quest, co zaczęliśmy wtedy biegać. Co ci pokazywałem, jak to mniej więcej działa, nie? Także prawdopodobnie już tutaj o. Przy tym gościu wziąłeś quest tam, jeśli on ma taką. A nie wziąłeś. No to zagadać, nie? Mhm. I tu wchodzimy do środka. Na Elite. Enter. Dobra, ja tu coś zagram, jakąś pieśń do boju. Muszę słuchawki, bo ten zarzucić. Ten też trochę też słyszał, co się dzieje. To będzie zasadzka, tu się pojawią koboldy. No. Ogólnie bronie wręcz są dużo skuteczniejsze w jakby mocy ataku, nie? Akurat tutaj postacie, więc muszę spróbować właśnie któryś z tych podstawowych broni używać. Dużo łatwiej jest zaciukać właśnie tych koboldów. Okej, dobra, to jest wyczyszczone. W tej grze dostaje się na przykład bonus do experience za rozwalanie beczek, nie? Także to też jest. No, nie będziemy raczej tego robić, chyba że będą akurat jakieś beczki po drodze. Wiesz co, używaj klawisza E do ataku, wiesz? Bo ja mam trochę przekonfigurowaną tą klawiaturę. I E służy do machania mieczem. Q to służy do interakcji z obiektami. Niekoniecznie to jest machanie mieczem. Wiesz, otwieranie skrzynek i tak dalej, nie? To jest właśnie Q. A tabem możesz sobie pomóc w zaznaczaniu potworków, to, bo to jest czasami przydatne, jak ktoś ci rzuci jakieś właśnie oczadzenie, jakieś te chmury takie ciemne, to kobolda nie zobaczysz, ale ten, wiesz, podkreślenie pod nim zobaczysz wtedy, nie? Spróbuj tutaj poszukać tą lupką, o tu gdzie ja stoję. No tu ja czuję spota, czyli nie czuję, że... No oczywiście są drzwi. Jakaś wajcha. Okej, przekręcona. Zbiera się. Tym klawiszem zaznaczasz obiekty właśnie, z którymi możesz interakcję zrobić i potem używasz klawisza Q najczęściej, wiesz? Spróbuj tu poszukać też. No tu chyba też jest. No właśnie. Tym razem tutaj bossa nie ma. Mini bossa. Jest taka trochę klaustrofobiczna akurat ta mapa. Zresztą większość map jest tutaj takich w dungeonach typowo. Spróbuj użyć tutaj tej runy. No. Użyć, zaznacz ją. I Q. No. Ok.
Okej, dobra. Znaleźliśmy skarb koboldów. A tutaj użyj tej ikonki zaraz obok lupy, tej trzeciej. Zaznacz chesta, bo on jest zamknięty. O, dokładnie. Wykorzystujecie. No, w czeście zawsze każdy ma swój lód, nie? Lód all. No, zbieramy wszystko. W każdym czasie zbieramy wszystko. Dopiero podczas sprzedawania się zastanawiamy, co z tego zachować, co z tego użyć. Ale w questie przeważnie nie ma czasu, żeby się zastanawiać. Nie? Fascinate. O, zafascynowałem ich. Teraz nie atakują, dopóki się nie klepnie. Dobra. Tu będzie pułapka. Zobacz, tutaj poszukaj. I użyj tego tutaj control panela. No i brawo, rozbroiłeś płatkę. Teraz to spróbujemy zobaczyć. Może z wody ci się uda zaskoczyć. Ty masz chyba tam nawet wysoki skok. O. Tutaj też są te ikonki do otwierania, ten unlock. Ten. Mhm. Tu otworzymy. To chyba też jest zamknięte. Dokładnie. Jak to otworzymy, to z tyłu się pojawi boss. O, tutaj mini boss. No i fajnie. Czyli. No, fajnie. Ale też jak kiedyś kiedyś o, udało się. Haha, no fuk. Świnia na beczce. Jest taka, jak się zrobi takie życie właśnie Past Life'a, Colors of the Queen się nazywa, to jest szansa właśnie na taki event, że podczas atakowania stworków pojawi się taka świnia na beczce i po wybuchnięciu wyrzuca takie te szynki. A to są takie zwykłe potki jakby do health'a. Jeden zjem. Od razu. O, tu może coś być. Chłopie z łek.
Jakaś mała zasadzka. Trochę się koboldów pojawia. Na tych używaj tam broni może spod trójki, bo ona jest odporna na uszkodzenia, bo te tam te śluzy połykają metal ogólnie i niszczą broń. Ale to zawsze można potem naprawić. Dobra, też mamy wszystko w tej części. Barot. Podrobienie na górze. To jest dosyć intuicyjne, nie? Tak. No, na razie jest okej. Gdzieś wchodzę? Złapałeś tutaj Zolinę i to wyjście z questa. Jest bardzo często właśnie wyjście z questa. No, trudno. Czysta ostatniego nie wziąłeś, ale... Za to nagrodę już miał do wyboru. Nagrodę zawsze wybieraj ostatnią, jakakolwiek by nie była, wiesz, tej listy. Zawsze ostatni, tak? Chodzi o to, że czasami na liście, jeżeli jest coś unikatowego albo fajnego, to właśnie jest na ostatniej pozycji. Dobra, ten był prosty, coś może trudniejszego. Może tutaj Dukes. Data Secrets. Then the Cobble Brothers. Look at the image. Meczek trochę dla expa można porozbrajać. O, tu od razu jest chest.
Moje. Potion of loss restoration. Niestety w tej grze jest tak, że jak atakujesz, to nie jesteś w stanie zmienić broni. Musisz przestać na chwilę, wiesz, atakować. Jeśli chcesz zmienić broń. O, mi się udało znaleźć. Jeden Frost Rapier. Jakoś kiepsko broń, ale... Piksy? Cię atakują? Ta-dam, a tu jest gość do rozwalenia. Będzie papka. No, to jest chest. To najpierw pójdziemy. Aha, dotworzyliśmy tyle sekcji, to już.
Cześć. Żeby wyjść z questa, to jak już jest skończony, to masz tam na tym quest logu z prawej strony taki przycisk recall albo finish. Ja to wtedy cię wyciągę z questa. Wyteleportowuję. Co byśmy teraz... Harper Dasher. No, bardzo dobrze. Aha, chciałeś się wziąć. Aha, dobra. To ty już masz na tej postaci zrobione. To nie, to olewamy to, w takim razie lecimy dalej. To w takim razie tu jest quest. A tu jest wejście do niego. Czasami, potem już nie jest tak różowy, czasami trzeba pół miasta przejść od gościa, który daje questa, do miejsca, gdzie się wchodzi. Coś tu zagramy. Coś mi tu nie gra. Z tyłu drzwi otworzone. Tu się będziemy przebijać, w tą stronę bardziej.
wykorzystanie tej broni pod dwójkę bardziej, wiesz, ona jest bardziej skuteczna. Jest bardziej uniwersalna. No chyba, że przeciwko tym właśnie śluzom, to wtedy mimo wszystko ta z potrójki. A większość postaci mam tak samo ustawione, znaczy wiesz, jakąś tam broń miotaną pod czwórką, pod trójką, jakoś właśnie na śluzy, pod jedynką i dwójką, jakieś lepsze bronie. No. Tam to co widziałeś, to są tak zwane shrine, czyli miejsca, gdzie można odpocząć. My nie gramy casterami, więc raczej nas to nie będzie interesować, ale jakbyś grał jakimś, wiesz, casterem, to służy do odnowienia many, nie? Czyli ten tak zwany odpoczynek trwa 8 godzin. I można to używać tylko raz w questach. Także to nie ma tak jak, wiesz, jak w zwykłych Dungeon Dragonsach, że możesz se odpoczywać w dowolnym momencie. Okej, to musimy jeden zaworek otworzyć i z drugiej strony to samo. Całą mapę teraz z drugiej strony zwiedzić. Dobra, teraz trzeba płynąć. Wpadamy tu do wody.
tu płyniemy przez bramę, która się nam teraz otworzyła. Zanim się zdążymy udusić. I pod literką X sobie zobacz, masz raport doświadczenia z tego questa cały, nie? Jak sobie tam na samą górę przewiniesz, to masz napisane, wiesz, ile jest bazowa experience za ten quest, jakie optionale zrobiliśmy, jakich nie zrobiliśmy, za co mamy jakieś bonusy do experience'a. I na koniec zobacz, na przykład jest coś takiego, na dole listy jest 82 breakable smashed. I to oznacza, że rozwaliliśmy 82 beczki w tym questie. Jest napisane kto ile, ale najważniejsze jest to, że mamy ransack bonus pod spodem napisany. 15% experience za to, że porozwalaliśmy beczki, nie? 15% to jest maksymalny, jaki można dostać. No i koniec questa. Jeszcze nie weźmiemy chesta i finish. Okej, tu weźmiemy nagrodę tego ziomka. Za dużo tu ich nie ma, fajne rzeczy. Już teraz polecieli, okej. Już wiem. Polecimy na południe teraz Kortos, tego Herbora, parę questów. Na przykład przelecimy ten tutaj quest. To jest quest, w którym nie wolno zabijać żadnych potworów. Trzeba przebić się. A, nie wziąłeś questa. Czekaj. Nie, questa tego gościa, bo ja mogę tylko sprzedać i kupić. Tak, to czekaj. To ja dam share'a. A, nie, mogłeś, tylko może nie z tym zagadałeś, może z tym drugim. To wiesz co, to w ogóle tutaj nie używamy broni. Ja będę jako bard, to będę fascynował te kobolty, żeby one się po prostu zatrzymywały. Ale dopiero jak ich tam będzie kupa, nie? Póki co to tylko biegniemy i się leczymy. Tu ten i wracamy się. Czekaj, bo tu się zaczyna być sporo. Dobra, zostaw. No i jedziemy dalej. Nie, tu jest ciepło faktycznie. Czekaj, dobra. Aj, coś. Dostaliśmy żółty alert, teraz będzie czerwony, a już jest pomarańczowy. Musimy na drabinę wejść na górę, a tutaj o. Ostatkiem sił.
cholera. Włączyłeś tą dźwignię? Udało się? To chodź tutaj na górę, wrócimy. O tutaj. O kurde, te moje tutaj fascynacja to nie bardzo działa, patrzę. I tu spadamy na bok. O. Chodzi o to, że w tym questie nie możemy zabić więcej niż 3 koboldy, czy tam 6 koboldów, tam profetów, czyli wyznawców. Zanim nie ukradniemy tam jednego kryształka, który właśnie kradniemy. Dobra, można zabijać wszystkich teraz. Zabijemy ten ogon chociaż, co nas goni. I dobra. Tu jest chest, wziąłeś chesta? Finish. Quest jest skończony. Mieliśmy tylko ukraść ten. W zasadzie ten quest powinniśmy przechodzić tak, że wysłać złodzieja, żeby się skradał, wiesz, z jakimś wrogiem i tak dalej. Zrobiliśmy ty trochę. Streamujesz? Streamuję cały czas. Fajnie, a czemu? To wszystko, co ja mówię, to też słychać. Tak, tak. Jeżeli grasz w Heroesów, to też słychać. Tak? No oczywiście. A ty w ogóle czytasz, co tam do ciebie mówią? Na razie nikt do mnie to nic nie pisze, tylko 7 osób oglądających. Okej, okay, no to jedziemy dalej. Tu będzie nam potrzebna jedna rzecz. Wysoki współczynnik skoku. Poczekaj moment, ja ci tu jeszcze... Ach, nie to. Nie ta piosenka. Ktoś mi tu nuty pokręcił. Dobra. Powinniśmy mieć w miarę wysokiego jumpa. Chodzi o to, że... O, tutaj jest taka duża skrzynka, to jej nie rozwalamy. O tej oto, przy niej stoję ja. Bo trzeba na nią skoczyć i z niej przy tu przeskoczyć. I w tym momencie skróciliśmy sobie questa połowę. Tu jakaś wajcha, tam jakaś wajcha. Jeszcze zapierdział jakiś kobold. Czyli już sprzedać później ci coś. Słucham? Że ma pełny PC już. Tak? No, to już zaraz będę miał pewny. Spróbuj tu poszukać, tu gdzieś powinna być pułapka. To jeszcze ten mechanizm do rozbrojenia pułapki. No jest. Coś tam jeszcze pamiętam. Z tych nisko poziomowych questów. No i tu już jest boss. Znaczy, to jeszcze nie jest boss. Boss to dopiero wyjdzie tutaj stąd.
Quest skończony. I to jest chest i wszystko. No weź to co się da i tyle. No to więc już nie. No. To idziemy do tawerny sprzedać. Tawerna się wezmę wprost. Nagrody chyba też nie weźmiesz. No, jak masz pełny placek. Zawsze barman wszystko skupuje, na szczęście. I zagadaj z nim, to masz zakładkę SEO. I tam posortuj według... właśnie według tych, bo to są przeważnie rzeczy, które są tańsze, to są kiepskie, słabe i tak dalej. Jak nie sortuję, dałem po wartości. Ja dobrze, po wartości sortuję. Mhm. Aha, bo to już jest ten. To są srebrniaki, to są wiesz, miedziaki. Od najniższych, tak? To wszystko sprzedałeś. Mhm. To sobie możesz te tasty hams zostawić. Wiesz, jak sobie zakluczę. Zaznacz je tutaj, no zaznacz. Mhm. Lewym, ok, masz zaznaczone. I masz kudeczkę. No i ono jeszcze się nie pojawi na sprzedaży, nie? To wszystko jest na sprzedaż, te płotki i tak dalej. Wiesz co, na razie przejdź tą listę, zobaczmy, aha, czy coś jeszcze można zakluczyć. Jeżeli nic nie warto zakluczyć, płotki, no... Nie, tam jeden płotek to nie ma sensu i tak się raczej, wiesz, sprzedaje wszystko, a raczej kupuje pojedyncze płotki konkretnego rodzaju. Tutaj nic nie ma ciekawego, nic of speed. Nic fajnego nie wypadło. Nic fajnego nie wypadło. To dodaj wszystko do koszyka. Dokładnie. I sell, sprzedaj. Sprzedane. A, i repair weź zawsze, nie? Dodaj wszystko i napraw. Aha, czekaj, tu wziąłeś nagrodę od tego gościa? Nie, widzisz, tu jest. Jak tu wziąłeś od tego Fitzpata, wziąłeś jeszcze? Nie, nie wziąłeś. Tu chodzi... Ja tą misję chyba robiłem wtedy, jak zaczynałem grę. Co? Że tą misję chyba robiłem, jak zaczynałem grę. Kiedyś. Tak. Że mnie tak kojarzy. Tu masz takie... W beczkach wypadają takie... gemy, które trzeba tutaj zebrać. Możliwe, bo to są początkowe questy, to co robię, wiesz, niskopoziomowe, nie? Daliśmy, ale ja się nie sprzedałem. Damn it. Dobra, to nie ma dobrze. To wiesz, kluczyk to był. Złoto wniosłem. Czyli to B, nie? I, inventory. Tu masz zakładkę u góry, widzisz? Okej. Od pierwszej się wypełnia zawsze, nie? O, masz jakiś klucz. Od pierwszej od góry się wypełnia.
Ale to będzie pułapka, zdaje się. Wiesz, przed tymi drzwiami. Słyszę te dźwięki Heroesów, takie wiesz, syntezowane na 8 bitach. Czujesz pułapkę? Czujesz?
Nie zdążyłem go unieruchomić pieśnią. Chcę się zrobić. Dobra, został ostatni tym do podniesienia. To może być papka. No tu jest papka. Tam możesz na siebie bliżej tego spróbuj. Tu gdzie ja wtedy teraz mniej więcej. Tu się rozejrzy. No, większość questów nie jest jakiś tam ambitny, zwłaszcza tych niskopoziomowych, które się potem zaczynają jakieś późno bardziej złożone, czy potrzeba kooperacji z więcej niż jednym graczem. No to idziemy dalej. Ale sprzedaj się wcześniej. A, no właśnie. Trzeba piątą rangę osiągnąć, żeby awansować, tak? Mhm. Te kropki to są te rangi właśnie. Ale za każdą rangę dostajesz punkt do dystrybucji w drzewku. Mhm. Ale i tak przeważnie raz na level się od razu 4 punkty rozdaje. To nie ma sensu po jednym punkcie rozdawać. Sprzedał się nagle, zaczął się sam zdarzyć. Nie mam nic do speedu, bo to tyle.